To jest wzór patentowy i to jest tak jakby ściągacz. Ten wzór jest bardzo elastyczny i nadaje się na czapki, na sweterki. Tutaj można zacząć ładnie kawałek ściągaczem, a potem przejść tym wzorem patentowym dalej, żeby to ładnie wyglądało. To nie jest ściągacz, jest i nie jest. Zaraz zobaczycie, jak się robi. To jest bardzo elastyczny wzór. Widzicie, on się rozciąga i on jest stosunkowo gruby. To jest bardzo przyjemny wzór, gruby. Nadaje się bardzo na ciepłe sweterki. Bardzo wdzięczny wzór, bardzo prosty. I zobaczcie teraz, jak go się robi. Wzór patentowy. Pierwsze oczko ja zawsze ściągam. Prawe. Nad lewym narzucamy razem z oczkiem. Prawe. Lewe przekładamy z narzutem. Prawe. Lewe przekładamy z narzutem. Prawe. Lewe przekładamy z narzutem. Tu jest narzucona nitka. Prawe przerabiamy, lewe przekładamy z narzutem, prawe przerabiamy, lewe przekładamy z narzutem i tak dalej, odwracamy. Teraz tutaj mamy te z narzutem i lewe, te z narzutem i lewe. Po tamtej stronie było prawe, tu będzie lewe. Prawe przerabiamy razem z narzutem. Na lewe narzucamy. Prawe razem z narzutem. Na lewe narzucamy. Prawe razem z narzutem. Na lewe narzucamy znowu. Prawe razem z narzutem. Lewe oczko przekładamy razem z narzutem. Prawe przerabiamy razem z narzutem. Tutaj przekładamy. Prawe razem z narzutem. Tutaj przekładamy lewe oczko i robimy narzut. Prawe razem z narzutem. Na lewe narzucamy. Prawe razem z narzutem. Na lewe narzucamy. Prawe razem z narzutem. Na lewe narzucamy, prawe razem z narzutem, na lewe narzucamy, prawe razem z narzutem, na lewe narzucamy, ostatnie oczko, przekładamy na drugą stronę. Tutaj znowu mamy prawe z narzutem, na lewe narzucamy, prawe z narzutem, na lewe narzucamy, prawe z narzutem, lewe oczko przekładamy razem z narzutem, prawe przerabiamy razem z narzutem, lewe oczko przekładamy, robimy narzut i tak dalej. I przekładamy. W ten sposób robimy po prostu wszystkie rzędy. Proszę bardzo, to gotowy wzór patentowy.